Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejszy temat, jak zwykle w tym kwartale, dotyczyć będzie tego, co ewangelista Łukasz nam sprawozdaje o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. Lekcja nosi tytuł Misja Jezusa. W dzisiejszych rozważaniach razem ze mną brać udział będą Asia, Igor i Damian, a ja jestem Janusz. Zanim przystąpimy do studium, chcielibyśmy poprosić naszego Pana, żeby był z nami, żeby nam pomagał w zrozumieniu tego tematu i we właściwym go przekazaniu. I na rozpoczęcie pomódlmy się razem z Damianem. Drogi nasz umiłowany Panie, dziękujemy Ci za to studium. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy w ten sposób służyć naszym braciom i siostrom, że poprzez słowa, które będą tutaj padały, możemy w jakiś sposób pomóc innym ludziom, którzy w tym momencie może nie mają kogoś, z kim mogą studiować Twoje słowo. Panie, prosimy Ciebie, by Twój Duch Święty był obecny na tym miejscu. Prosimy Ciebie, byś nas natchnął, byś nam pomógł zrozumieć Pismo, byś nam pomógł zrozumieć to, co będziemy czytać, Panie, i poprzez to, aby wielu ludzi mogło być ubłogosławionych. A Tobie niech będzie cześć i chwała za wszystko. W imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Misja Jezusa. Temat, można by się zastanowić, można by powiedzieć, rzeka wielki, ale czy potrafilibyście jakiś taki zwięzły bardzo sposób określić cel misji Jezusa Chrystusa i czy się wam kojarzą jakieś takie terminy? Możemy powiedzieć, że tak od początku nawet tekst z Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 werset. Syn Człowieczy przyszedł na świat po to, żeby zbawić ten świat. Mhm. Czyli wiemy, że misja Jezusa przede wszystkim polega na tym, że On chce zbawić nas wszystkich. My jesteśmy zgubieni, zabłąkani, wręcz skazani na stracenie, a właśnie Jezus jest tym, który nas dźwiga, ratuje, zbawia i On jest naszym odkupicielem. I dlatego Jezus znaczy misja Jezusa przede wszystkim polega właśnie na tym. Polega na dźwiganiu nas, na zbawieniu nas, ratowaniu. Łukasz chyba tutaj doszedł do mistrzostwa, bo Jan to powiedział bardzo krótko w sumie w tym tekście, a Łukasz to mówi jeszcze krócej, jeszcze zwięźlej, w 19 rozdziale, 10 tekście. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Prawda? Czasem nas korci, żeby coś rozszerzyć to zdanie, ale w sumie do tego samego dochodzimy. Do tego samego sedna. Do tego, żeby misję Jezusa określić w ten sposób, myślę, że możemy użyć wielu przykładów z Pisma Świętego, ale chcemy się posługiwać dzisiaj tymi, które są w Ewangelii według Łukasza, które on opisuje, które on podkreśla, które on uwypukla. I myślę, że najtrafniej do tego celu służą nam przypowieści Jezusa Chrystusa, których on określał, przedstawiał w jakiś zrozumiały sposób, obrazowy sposób swoim naśladowcom, swoim uczniom cel swojego pobytu, swojego działania, swojej misji, jaką miał na ziemi do spełnienia. Wiele jest tych przypowieści, ale my dzisiaj kilka będziemy chcieli wziąć pod uwagę. I w 15 rozdziale Łukasza, wiersze 4 do 7. Chciałbym, żebyśmy może je przeczytali, zanim będziemy dalej rozmawiać. Asiu, możesz przeczytać? Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich,
nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie, a odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Tak, to jest jedna z tych przypowieści, które jak najbardziej dosadnie określają cel misji Jezusa Chrystusa. Jak sądzicie, o kim to, kto to jest ten grzesznik, który potrzebuje tego, tej interwencji Jezusa Chrystusa? No my wszyscy. Owce symbolizują właśnie nas, ludzi grzesznych. I to jest taka bardzo piękna przypowieść o zagubionej owcy. I chciałabym tutaj się też zwrócić właśnie do słuchaczy, którzy nas słuchają, że ta przypowieść pokazuje, jak ważni jesteśmy, jak jeden człowiek jest ważny dla Pana Boga. Wiele ludzi mówi, że a Pan Bóg się mną nie interesuje, ma swoje sprawy. I wiele ludzi w ten sposób traci też nadzieję na przebaczenie, na jakiś ratunek. A ta przypowieść w cudowny sposób pokazuje, że Pan Jezus troszczy się o każdą jedną osobę. Dla Niego każda jedna osoba jest bardzo ważna. I kiedy przyjdą na nas jakieś takie trudne chwile i kiedy wydaje nam się, że jesteśmy zupełnie sami i Pana Boga nie interesuje to, co my przeżywamy, to przypomnijmy sobie tą przypowieść, że Pan Jezus zostawia wszystko i idzie nas ratować i szukać. To jest wspaniała nadzieja dla każdego człowieka, jakkolwiek by źle w życiu uczynił. To jest to ratunek i ta przypowieść nam to pokazuje. Tak, dziękuję bardzo. Tak, Igorze? Jest bardzo ciekawe, że tutaj początek tej przypowieści jest pokazany, że może przeczytam pierwsze dwa wersety. Zbliżyli się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś, uczeni w piśmie, szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Czyli tutaj pokazane jest, że Jezus odpowiada właśnie na te zarzuty faryzeuszów. Prawda? Więc oni oczywiście uważali siebie za właśnie te osoby, które są w stadzie. Te owce, które są w stadzie, prawda? One nie potrzebują ratunku. A nagle ci potrzebują ratunku. Tylko że z tej przypowieści Jezusa mi się wydaje, że musimy zadać pytanie, kto jest zgubiony? Czyli faryzeusz jest zgubiony? Czy ten grzesznik i celnik jest zgubiony? I mi się wydaje, że gdy wejdziemy w to rozumienie, to raczej to właśnie ten faryzeusz jest zgubiony. I właśnie pytanie jest, my kim jesteśmy? Te 99 owiec, które stoją bezpieczne, niby bezpieczne? Czy wtedy, kiedy pasterza nie ma, a idzie szuka tej zgubionej owcy? I mi się wydaje właśnie, to jest też kontynuuję to, co Asia mówiła, że my będąc w tym świecie, który naprawdę łatwo się zgubić. Jeśli chodzi o poglądy, o sens życia, o wszystko. I właśnie w tym wszystkim trzeba pamiętać, że nie tyle, bo mówimy, o, ja szukam Pana Boga. Nie, Jezus cały czas nas szuka. On jest największe Jego pragnienie, aby nas zbawić, aby nas znaleźć, aby był blisko nas i stawić na swoje ramiona. I mi się wydaje właśnie, że kiedy my chcemy szukać Pana Boga, musimy przede wszystkim pamiętać, czy ja Go szukam, ja Go szukam. Czy ja daję się odnaleźć przez Jezusa? I to mi się wydaje, że jeden z takich ważniejszych pytań, które możemy stawić. Tak, to jest właśnie cechą owiec i myślę, że nas ludzi, że my nie szukamy Jezusa, ale raczej staramy się znaleźć dziurę w ogrodzeniu, z którą byśmy się mogli wymknąć. Bo nas zawsze interesuje, co jest tam za tym płotem. Co jest tam, gdzie nas nie ma. Tam na pewno jest coś ciekawszego albo coś lepszego, co nas by bardzo pewnie interesowało, a tylko przez to, że jesteśmy za tym ogrodzeniem, to nie możemy tego poznać. No i bądźmy sobie szczerzy, wśród tych 100 owiec, ilu jest takich, które się godzą na to, żeby być tam i nigdzie się nie ruszać? Obawiam się, że ani jednej. Jeszcze wydaje mi się warto zaznaczyć, to też jest bardzo, bardzo istotne, że
Pan Jezus nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. To też trzeba umieć właśnie rozgraniczyć. I właśnie dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, Bóg nie patrzy na ogrom naszego grzechu, jaki by on nie był, tylko patrzy na nas jako na swoje stworzenie. I to go motywuje do tego, żeby nas szukać, żeby nas ratować. I to też trzeba o tym pamiętać, bo bardzo często blokujemy się przez nasze grzechy i czujemy się tak niegodni, że sobie myślimy, no gdzie ja, taki grzesznik, teraz przyjdę do Pana Boga i będę... No, nie ma jak po prostu. I to nas też powstrzymuje i to nam odbiera możliwość przebaczenia przez Boga tego, co żeśmy na przykład zrobili. Tak, Damianie, chcesz coś powiedzieć? Tak, jeszcze mi taka myśl pewna przychodzi do głowy, że tutaj też w dosyć ciekawy sposób ten fragment ukazuje nam charakter Chrystusa właściwie, bo kiedy owca może się zgubić? Czy gdyby Chrystus był takim naganiaczem, który idzie za tymi owcami i je popędza i tylko patrzy, czy wszyscy idą tak, jak mają iść, to by się owca żadna nie zgubiła wtedy. Ale ja tutaj widzę Chrystusa, który idzie przodem, który woła swoje owce za sobą, a owce znają jego głos i idą za nim. I co jest ciekawe, że to nam pokazuje właśnie, w jaki sposób Chrystus przyszedł, aby zbawić swoje owce. On niczego nie robi siłą, on nikogo do niczego nie zmusza, ale on nam daje obietnicę, że to, co dla nas ma, jest czymś o wiele lepszym, czymś wspaniałym. I właśnie tutaj to jest, to od nas zależy, od tych owiec, czy my będziemy słuchać tego głosu i będziemy za nim szli, czy pozwolimy, żeby jakieś rzeczy, które gdzieś obok nas są, nas odłączyły od Chrystusa i gdzieś tam odejdziemy od Niego. Dziękuję bardzo. Ale powracając do tej myśli, Asiu, to ty mówiłaś o tym, że my często rezygnujemy albo powiedzmy sądzimy, że nie jesteśmy godni albo warci czegokolwiek, to Jezus w swoich podobieństwach miał różne, prawda, tutaj przykłady. I zaraz później mówi o zgubionym groszu albo zgubionej drachmie. I ten grosz, czy ta moneta, jaka by to była, tak. Dzisiaj może to już powiedzmy nie jest taka wartościowa, ale kiedyś to były wartościowe, ze szlachetnych metali robione przeważnie monety. I ona leży gdzieś tam w tym kurzu, czasami w jakimś tam błocie nawet zadeptana. I może się jej właśnie wydawać, że jestem już taka brudna, taka poniewierana, że po co? Co tam? Nic nie jestem warta. Ale wciąż okazuje, jest srebrna. Tak, a się okazuje, że ten, kto ją zgubił, ta gospodyni albo ten pasterz szuka, wymiata, czyści. O, mam. I ona ma faktycznie wartość dalej tą samą, prawda? I tą wartość czasami trudno dostrzec spod tego brudu czy kurzu. Ale ten, kto zna wartość, kto na nią zapracował, kto za nią poniósł wiele wyrzeczeń, żeby ją na przykład zarobić, to on docenia to i wie, że ona jest w dalszym ciągu taka warta. Jezus przecież tak do nas dużo zapłacił. Taką cenę, że ta wartość nasza jest niesamowita przez to. Jeszcze taka myśl mi przyszła, bo dzisiaj rano czytałam takie ciekawe słowa, że Pan Jezus patrzy na nas z perspektywą przyszłości. Tak. I natomiast my mamy zawężony bardzo pole widzenia. I był taki podany fajny przykład, że jeżeli stoimy na ulicy i idzie jakiś tłum, jakiś pochód jest, prawda? No to my swoim wzrokiem jesteśmy w stanie tylko jakąś część ogarnąć tego tłumu. Ale z perspektywy, kiedy się leci na przykład helikopterem, to się widzi cały dosłownie pochód. I Pan Jezus patrzy na nas takimi oczami przyszłości. Mimo, że my w tym danym czasie, żeśmy zgrzeszyli, jesteśmy brudni i nam się wydaje, że już jesteśmy niegodni i nie ma dla nas planu w dziele Bożym, to Pan Bóg jednak wie, że przyjdzie moment, kiedy zostaniemy oczyszczeni i tej naszej właśnie słabości da nam taką moc, że uczyni z nas takie narzędzie, jakim może być, nie byliśmy wcześniej. I to jest też piękne, że Pan Jezus
nie patrzy na nas tak krótkowzrocznie, prawda? Bo jak miałby nas oceniać tak o na podstawie tego, co myśmy teraz zrobili lub jacy jesteśmy teraz, no to nigdy nie bylibyśmy godni tego, żeby dostąpić zbawienia. A Pan Jezus patrzy na nas z taką przyszłością. On ma plan i my pewną rzecz musimy w życiu pewnie doświadczyć. To nam czasami jest potrzebne, żeby być oczyszczonymi, wyszlifowanymi po to, żeby Pan Bóg mógł nas kiedyś użyć do większego dzieła, do jakiegoś planu swojego, który zamierzył w przyszłości. Dziękuję bardzo. Idąc dalej w naszym rozważaniu, możemy znaleźć kolejną przypowieść Jezusa Chrystusa. Kolejne opowiadanie, bardzo bogate i bardzo przedstawiające wiele jakichś aspektów tych podobieństw i tych wartości, jakie w człowieku widzi Jezus Zbawiciel. Przypowieść o marnotrawnym synu. To znana przypowieść, bardzo często cytowana, bardzo często rozważana i wyciągane są z niej różne wnioski. Ale w kontekście misji Jezusa, jaką On podjął przychodząc na ziemię, ta przypowieść daje nam bardzo wiele materiału, bardzo wiele ciekawych rzeczy nas uczy. Uczy nas o tym, jakim faktycznie stanie jest człowiek, jakim stanie jesteśmy my, chociaż są tu przedstawione różne charaktery, różne grupy ludzi. To ta najważniejsza grupa to jest ten człowiek, który się gubi, który błądzi, który się oddala. I ten syn, który tak lekkomyślnie, pochopnie wręcz postępuje, okazuje się być tym człowiekiem, który najczęściej może być do nas chyba w jakiś sposób porównany. Któż z nas nie popełniał takich błędów? Któż z nas nie chciał dojść do jakiegoś celu szybciej, na skróty, na jakimś... Po co się tyle męczyć? Po co tak daleko chodzić? Skoro mi się to należy, niech to mam już teraz, prawda? Niech to już będzie moim udziałem. Bóg obiecał, szczęście obiecał, radość, więc co się nim cieszyć? Dlaczego mam czekać na to i nie wiadomo, co robić? To są takie bardzo ludzkie odruchy, myślę, i komu się to w życiu nie przytrafiło, coś takiego? Czy może jesteście takimi, którzy nigdy takich dylematów nie mieli? Uśmiechacie się? Pewnie się z tym zgadzacie, prawda? Tak, to jest przykre. Ale tak często postępujemy, bo chcielibyśmy od Boga mieć... Nie, to, że się uśmiechacie, nie jest przykre, jest bardzo, bardzo pozytywne. Ale jest przykre to, że się zgadzamy z tym, prawda? Jak najbardziej. Ale chcielibyśmy, żeby już to wszystko było nasze i żebyśmy już to mogli dosięgnąć tego. Ja, jeśli mogę powiedzieć... Ja bardzo, bardzo lubię tę przypowieść. Dlatego, że ona oprócz tego, że mówi o zgubionym synu, o tym, że on gdzieś tam sobie poszedł, prawda, z tym, co mu się według niego należało, to co mnie uderza w tej przypowieści, to ojciec. Osoba ojca. On mimo wszystko, że jego syn domagał się, prawda, w taki sposób niekulturalny, można by powiedzieć, pozbawiony miłości w stosunku do ojca, tego, co mu się należy, to ojciec mimo wszystko czeka. Każdego dnia wypatruje, tęskni. I ta przypowieść też we wspaniały sposób pokazuje nam charakter naszego ojca. Że choćbyśmy nie wiem właśnie jak daleko odeszli, jak bardzo gdzieś zbłądzili, to on nagle się nie odwraca, nie idzie gdzieś tam, prawda, tak jak nam się wydaje, że może ma jakieś inne sprawy, bo jest tyle ludzi na ziemi, ale czeka, kiedy my się upamiętamy, kiedy my zrozumiemy, co żeśmy źle zrobili, kiedy się ukorzymy i kiedy wrócimy do niego. I to jest cudowna przypowieść, pokazująca charakter. Ja takie mam pomysły czasami, jak gdybyśmy mieli odegrać w jakiejś formie dramatu tę przypowieść o marnotrawnym synu. Jak teraz tu siedzimy we czwórkę, każdy z was, jaką by chciał rolę zagrać w takim dramacie?
jak sądzicie? Która by się wam najbardziej podobała? Pewnie ojca, nie? No, niekoniecznie. No, ale to jest tak, to, tak, to jest to najbardziej pozytywna rola, no tak, prawda? No to zawsze lubimy grać, przynajmniej bohaterzy pozytywni są zawsze tak na pierwszym miejscu przez ludzi lubiani, szanowani. Jak jest ktoś jakimś negatywnym bohaterem, no to często mu to się przypisuje, nawet że nie tylko gra on, ale i taki jest w rzeczywistości. Ale faktycznie ta rola ojca dla kogo może być zarezerwowana? Jak sądzicie? Dla kogoś z nas? Na pewno nie. Raczej tylko dla Boga. Raczej tylko dla Boga, prawda? Bo my nie jesteśmy w stanie faktycznie powinniśmy go naśladować również w tym, ale de facto takim potrafi być tylko Bóg. Tak, ja też tu widzę w tej przypowieści niesamowite wartości, które są tu przekazane. Co na sam początek, co można zaobserwować, na przykład, że ten syn jest wolny. Tak? Po prostu Pan Bóg nas stworzył wolnymi, no i po prostu możemy zgrzeszyć. To nie jest w żadnym wypadku wymówka dla grzechu, tylko że tak jest nasz świat, że żyjemy w grzechu, tak się urodziliśmy. I po prostu, kiedy grzeszymy, to znowu jest tak, że Pan Bóg jakby znowu nie ogranicza naszą wolność, tylko zostawia znowu jakby nas w tym grzechu, znaczy nie zostawia grzechu, bo nas ratuje z grzechu, natomiast my jakby dalej brniemy w tym grzechu. I w tym momencie on dopuszcza po prostu. Dopuszcza, tak. I brniemy w tym grzechu. W tym momencie Bóg cały czas jest ten, który czeka na nas. Zobaczcie, że wcześniej było tak, że Bóg nas szuka, a tu ojciec czeka. Tylko że nie do końca on czeka. Jest pytanie, jak on czeka? Jak czytamy dalej w tej przypowieści, widzimy, że on codziennie wychodzi, stoi i patrzy. Wypatruje. Codziennie wypatruje, kiedy ten syn do mnie przyjdzie. I to jest, mi się wydaje, niesamowite, bo to pokazuje nie tyle, że Pan Bóg nas cały czas czeka, ale po prostu on jest chętny, on chce zrobić wszystko dla nas, tylko co mógłby tylko zrobić? Tylko po to, żeby nas ratować. I teraz niesamowity ważny aspekt tutaj w tych trzech historiach, przypowieściach jest, jaka jest radość na końcu. Zobaczcie, kiedy znaleziona jest owca, tak? Jezus mówi, że o wiele większa radość jest w niebie. Tak samo o tej drachmie, 10 werset, 15 rozdział, tak? I tak samo tutaj przy przypowieści o marnotrawionym synu, no całe przyjęcie ojciec zgotował, zrobił właśnie dla tego swojego syna. I mi się wydaje, że czasami nie rozumiemy tej wartości, która jest właśnie w tym czynie Jezusa. Czyli właśnie, jak mówimy teraz o tej lekcji o misji Jezusa. Misja Jezusa jest to, żeby nas ratować. I dla Niego to jest niesamowite szczęście, żeby nas znaleźć. I my musimy, jak mówiliśmy tutaj o tej wartości, prawda, rzeczywiście właśnie my dlatego jesteśmy warci. Dlatego, że zobaczcie, jak Jezus reaguje na kogoś, kto tak właśnie znajduje. Radość jest niesamowita. I mi się wydaje, że my możemy właśnie znaleźć wartość w tym czynie Jezusa i tą chęć szukania nas za wszelką cenę, żeby nas znaleźć i nas ratować. I to mi się wydaje, że to, co jest niesamowicie istotne. Tak. Powracając do tej przypowieści o synu marnotrawnym, ja jeszcze dalej będę zadawał pytania i co do roli tych poszczególnych. Myślę, że najczęściej graną rolą przez nas jest rola marnotrawnego syna. Damianie, ty chciałeś coś powiedzieć? Tak, to byłoby odnośnie tego drugiego syna, bo jeszcze nic do tej pory nie mówiliśmy. Nie wiem, czy jeszcze... To jeszcze do niego, myślę, dojdziemy. Tak. Ja bym się chciał teraz zatrzymać na chwilę przy synu marnotrawnym, bo de facto... To jest również pozytywna postać, bo to jest postać, która chociaż zgrzeszyła, chociaż pobłądziła, to opamiętuje się, wraca. Miłość zwycięża, pragnienie pojednania się z ojcem i bycia blisko niego. To jest pozytywne przesłanie tej postaci. Myślę, że to jest to coś, do czego powinien każdy z nas dążyć, żeby znaleźć się wśród tych najbliższych i przy naszym Bogu Ojcu w bezpiecznym miejscu. No a kolejna osoba to jest niestety, obawiam się, ta postać, którą czasami nie chcemy, a gramy, a jesteśmy nią. Chciałeś na ten temat coś powiedzieć, Damianie, prawda? Tak, tak. Właśnie
postać tego drugiego syna jest dla mnie szczególnie ciekawa. Ja większość swojego życia byłem w kościele katolickim i nie jestem długo adwentystą, ale w tym drugim synu widzę tutaj ludzi, którzy powiedzmy przez długi czas w swoim życiu byli blisko Boga w pewien sposób, ale powiem takie króciutko doświadczenie, jakie miałem, kiedy przeszedłem do kościoła i zaczynałem poznawać ludzi, którzy od urodzenia są w kościele, tak to nazwijmy. I widziałem w nich coś takiego, parafrazując, że oni zazdroszczą jakby wielu rzeczy, które wydarzyło się w życiu tych, którzy kiedyś byli poza kościołem, którzy szukali prawdy, których Bóg odnalazł na pewnym etapie życia. I to jest dla mnie niesamowite, bo tak jak tutaj jest napisane, tak samo pewni ludzie żyją blisko Boga, ale tak naprawdę nie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, bo ten syn tutaj mówił, że cały czas ci służyłem, a jakby nigdy nie dałeś mi żadnego koźlęcia, czy nie mogłem sobie żadnej tam zabawy z przyjaciółmi zrobić, a to jest coś takiego, co wydaje się być jarzmem tutaj dla ludzi. Kiedy ludzie często są blisko Boga, kiedy znają prawdę, kiedy starają się jakby przestrzegać przykazań Bożych, ale to się dla nich robi jarzmem pewnym i oni zazdroszczą tego, co byłoby gdzieś poza tym. I dla mnie to jest niesamowite, bo my musimy pamiętać, to kiedy my jesteśmy blisko Boga, to jest coś naprawdę, co powinniśmy zrozumieć, tą Jego miłość, to wszystko, co On dla nas chce dać, że to nie jest coś narzuconego nam od góry, że my nie, jakby to, że powinniśmy postępować tak czy inaczej, to nie jest jakiś taki nakaz odgórny i tak macie robić, ale to jest ochrona dla nas wszystkich. Kiedy jesteśmy blisko Pana, tak naprawdę nie ma poza tym miejscem, gdzie jesteśmy z Panem, lepszego życia. Tylko wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, jakby chcieliby spróbować tego, tamtego, a tak naprawdę nie ma czego próbować. Tak, żyć tak blisko szczęścia i nie umieć się nim cieszyć. No właśnie. Ale myślę, że to na szczęście nikt z nas nie jest jakimś typem tej przypowieści w 100%. Bo gdybyśmy faktycznie byli tym starszym bratem, który się nigdy go nie może cieszyć, to nasz los byłby tragiczny. Pamiętajmy o tym, że ten starszy brat bardzo często robi też błędy w swoim życiu i nie jest on zawsze taki idealny i ten kochający ojciec też mu tą swoją miłość pokazuje. I on może nie musi tak daleko odejść jak syn marnotrawny, ale jego błędy, jego upadki też powodują to, że ojciec do niego wyciąga ręce, że ojciec go kocha i że ojciec dla niego się poświęca bardzo często. Bo po to przecież Bóg umarł, żeby wszystkie nasze grzechy zlikwidować. Po to Jezus nad nami czuwa, żeby nam pomóc w każdej sytuacji. I nikt z nas nie jest takim do końca doskonałym, tylko żeby mógł innych potępiać. Niestety, jeżeli tak sądzimy, to jesteśmy w grubym błędzie. I to na pewno już byłby bardzo tragiczny stan. Miejmy nadzieję, że tak nie jest i że potrafimy wyciągać wnioski z tego, co się koło nas dzieje. Ja jeszcze jak mogę, przyszła mi też taka myśl na temat syna marnotrawnego. Takie porównanie do kilku tekstów ze Słowa Bożego. A mianowicie człowiek, kiedy zgrzeszy i przejdzie te straszne doświadczenia i tak bardzo dotknie tego dna przysłowiowego i później właśnie pojawia się w jego sercu skrucha i to bardzo dobrze, że się ta skrucha pojawia, to ma takie uczucie, że jest taki malutki po prostu, takim właśnie marnym pyłem. I postawa tutaj tego syna marnotrawnego jest dokładnie taka sama, bo nawet mówi, uczyń ze mnie choćby twojego niewolnika, bylebym znalazł się pod twoją opieką, w bezpiecznym zasięgu twojej miłości. Czyli już tak wiemy, że po prostu nigdzie więcej tego szczęścia właśnie nie znajdziemy, jak tylko u Boga Zbawiciela. I ten tekst i ten przykład mi pokazuje, że kiedy stajemy się tacy, czujemy się tacy mali, to Pan Bóg nas wtedy wywyższa. Też jest w wielu tekstach powiedziane, że jeżeli będziecie się pomniejszać, to ja was będę wywyższał.
I znowu postawa tego starszego brata. W jego sercu była zazdrość. A to nie jest dobra cecha. Oczywiście. I on nie miał tej skruchy, którą posiadał ten jego brat. I to jest też trzeba pamiętać, że właśnie tak jak tutaj mówiliśmy, że Pan Bóg często dopuszcza w naszym życiu, żebyśmy my tego dna dotknęli. Jeśli to ma nam pomóc zrozumieć i tak się na nowo narodzić, to dobrze, to chwała Mu za to, jeśli później pragniemy iść cały czas u Jego boku. Tak. Kochani, kolejna przypowieść, jaką Łukasz wspomina, jako jedyny z ewangelistów zresztą tylko, jest bardzo, bo to powiedziałbym, kontrowersyjna. Ale my nie chcemy może roztrząsać jej dzisiaj, jej znaczenia w kontekście, powiedzmy, różnych zagadnień teologicznych, ale chcemy wyciągnąć z niej wniosek taki, który można by było stracić tym pytaniem, czy co my potrzebujemy do tego, żeby wiedzieć, jak mamy nasze życie ukierunkować, jak mamy go prowadzić, co nam jest potrzebne, jakiego rodzaju wskazówki. Jak sądzicie? Na czym opieracie swoją wiarę i co jest powodem tego, że wy wybraliście taką, a nie inną drogę życia? No, jeśli chodzi o to pytanie, to w moim przypadku było tak, kiedy usłyszałem po raz pierwszy tą dobrą nowinę, kiedy usłyszałem, że Jezus Chrystus jest gotowy przebaczyć mi każdy grzech, jaki popełniłem i że On tam jest i wyciąga do mnie ręce i że chce mnie zbawić, ale że to teraz właśnie jest ten czas, kiedy ja muszę podjąć decyzję i za Nim iść, to mi dało dużo do myślenia. Oczywiście może w przypadku pewnych ludzi to się dzieje bardzo szybko, u mnie to był dosyć długi proces, może byłem taki trochę uparty, oporny, ale jednak Bóg złamał w końcu wszystkie moje opory i zdałem sobie sprawę z tego, że skoro mamy tą świadomość, że jest Bóg i ten Bóg chce nas wszystkich zbawić, chce nas przyciągnąć do siebie i że teraz mamy szansę jeszcze, zanim skończy się już ten czas. Zgoda, ale moje pytanie do tego dąży, żebyście mi odpowiedzieli, czy ty, żebyś mi odpowiedział, czy to, co usłyszałeś, to usłyszałeś od kogoś, od jakiejś istoty, czy od kogoś bliskiego, czy było to poparte jakimiś faktami, czy czym to było uzasadnione, to, co usłyszałeś i co uwierzyłeś? Czym to było uzasadnione? No pierwszy raz usłyszałem to, kiedy słuchałem wykładów Dwighta Nelsona. I później rzeczywiście zacząłem czytać Pismo Święte. To mnie skłoniło do tego, żeby czytać. A jeszcze słuchałem kolejnych wykładów, gdzie były przedstawione proroctwa z Księgi Daniela, z Księgi Apokalipsy. A więc te wykłady, to co słyszałeś, to było oparte na czym? Na Piśmie Świętym? Na Piśmie Świętym, oczywiście. O to właśnie mi chodziło. Czy to mogły być jakieś, wiesz, objawienia albo jakieś przekazy, nie wiem, jakichś istot, bo takie też bywają, prawda? W życiu możemy takie spotkać. I to myślę jest istotna treść tej przypowieści. Za czym ludzie mają podążać? Jaki kierunek mają obrać w swoim życiu, w swojej drodze życiowej? Czy mają się kierować jakimiś nadnaturalnymi przesłaniami? Czy mają oczekiwać jakichś specjalnych sprawozdań albo przesłań? Czy wystarczyć powinno ludziom to, co mają w tej księdze zapisane? No. Znaczy ja powiem tak. Co mnie zmotywowało, to na pewno sam ojciec. Ponieważ przeszłość mojego życia była różna, związana z ojcem, więc była bardzo zaburzona. Więc ja potrzebowałam takiej miłości ze strony ojca. I mnie pociągnęła ta miłość bardzo. Widziałam, że wiadomo, tak jak w życiu się różnie układa, raz mamy ojców, raz nie mamy, to wiedziałam, że Bóg w niebie mnie nigdy nie opuści, nie zostawi. To była pierwsza rzecz, jaka mnie zmotywowała. Druga rzecz, wiedząc o tym, jaką mam naturę, że jestem grzesznikiem i wiele razy w życiu odeszłam od Boga, to dzisiaj mam taki swój tekst. Zwróć swój wzrok na Jezusa.
tylko patrzeć na Jezusa każdego dnia. U Niego jest zbawienie, oczyszczenie, a przede wszystkim miłosierdzie. I każdego dnia staram się patrzeć na Jezusa. I to mnie pomaga po prostu iść przez życie i trzymać się. Tak, co dobre. Dziękuję bardzo. Ja bym też patrzył właśnie, że te wszystkie przypowieści mówią o tym, że Jezus oczywiście nas szuka. I to jest misja Jezusa, aby nas znaleźć. I to też to jest istotne. Pan Bóg wykorzystuje nas, prawda? Tak samo do szukania innych. Tak. On przez nas działa, żeby komuś na przykład zwracać uwagę, żeby ktoś na przykład zobaczył, przecież my jesteśmy światłością świata. Powinniśmy być światłością świata. My powinniśmy być przez te narzędzie Jezusa, przez które on działa na tym świecie. I właśnie Jezus przez nas szuka innych ludzi. I musimy być też tego świadomi, jak mówiliśmy o Piśmie Świętym. Tak? No to Pismo Święte to jest to, co jest narzędziem Jezusa do dotarcia do tych osób. I szczerze mówiąc, Duch Święty nas pobudza do czytania Ducha Świętego i rozumienia tego, co jest zapisane. Prawda? Więc oczywiście wszystko to jest dziełem Jezusa, ale właśnie byśmy byli też świadomi, że my jesteśmy narzędziami w rękach Jezusa. My jesteśmy tymi, przez którego Jezus szuka swoje owce zgubione. Szuka syna marnotrawnego, aby móc go przynieść tam, gdzie jest jego łono. Bo Jezus, oczywiście, ja rozumiem, że przez Ducha Świętego działa w nas i szuka tych ludzi i przynosi, ale my jak najbardziej bierzemy udział. Dlaczego? Dlatego, że Jezus powiedział, że jeżeli On umarł za nas, to tylko ja mogę powiedzieć drugiej osobie, co ja doświadczyłem w swoim życiu. Jeżeli ja doświadczyłem Jezusa Chrystusa, zbawienie Jezusa Chrystusa ja doświadczyłem. Ja czuję się jako człowiek zbawiony, ratowany przez Jezusa. To tylko ja mogę powiedzieć drugiej osobie, co ja doświadczyłem. Nie anioł. Bo Bóg mógł oczywiście wykorzystać wszystkich aniołów, 5 minut, 10 minut i cały świat by znał o Jezusie. Prawda? Natomiast właśnie na tym to polega, że cała wartość Ewangelii polega na tym, że my, którzy myśmy doświadczyli, powinniśmy być dalej tymi narzędziami. Ani anioł, ani żaden duch kogoś zmarłego, który by przyszedł i nam coś opowiadał, nie mają wpływu decydującego na nasze postawy, ale Słowo Boże. Pamiętajmy o tym, że ta przypowieść o bogaczu i Łazarzu mówi właśnie to, że my mamy wystarczające źródło, wystarczający przewodnik do naszego życia, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy iść. I cieszmy się, że są tacy ludzie, którzy ten przewodnik nam w jakiś sposób przybliżają, wykładają, ale my sami musimy również ten przewodnik czytać, my musimy go znać, my musimy z niego korzystać. Nie pozwolić tylko, żeby iść za ludźmi, ale żeby być samemu o tym dogłębnie przekonanym. Jeszcze fajnie to, co właśnie Igor powiedział, że nasze doświadczenia pomagają innym ludziom właśnie odnaleźć tą właściwą drogę, bo czują się wtedy zrozumieni, czują się, że nie są sami w tym, prawda? I teraz gdybyśmy byli tacy idealni, bez skazy i bez mazy, no to taki człowiek, który by się zwrócił do nas o pomoc, no to czułby się trochę, no dziwnie, tak? Jakby skrępowany. I na ogół tacy ludzie nie otwierają się przed takimi ludźmi, którzy się uważają za takich świętych, w cudzysłowie. Ale jeżeli my doświadczamy właśnie w naszym życiu różnych chwil, i potem dzielimy się z tym, że słuchaj, ja też przez to przechodziłem. Nie jesteś w tym sam. I zobacz, pomogło mi to i tamto. Nakierunkować. Wniosek z tego wysuwa nam się dosyć oczywisty, myślę, z tego studium, że to wszystko, co Jezus czynił, co Jezus opowiadał, w jaki sposób traktował ludzi, powinno dla nas być wskazówką, wzorem do tego, w jaki sposób my również powinniśmy postępować. Nie tylko jak mamy przyjmować od Jezusa Jego opiekę, Jego miłość, Jego dary, ale również jak mamy w jaki sposób się tymi darami dzielić z innymi. Bo bądźmy sobie szczerzy, po to jesteśmy teraz tutaj uczniami Jezusa, żeby Jego misję dalej kontynuować, dalej prowadzić na ziemi. I myślę, że takim wspaniałym zakończeniem tego naszego rozważania będzie przypomnienie sobie tego zdarzenia, kiedy na drodze do Jerycha bodajże to było, idzie tłum, a gdzieś tam w kurzu na poboczu czy w rowie siedzi biedny, ślepy żebrak. Dla mnie jest bardzo znamienne, że możemy dzięki Markowi, co prawda nie Łukaszowi, znać imię tego żebraka nawet.
I na ogół są podawane imiona, nazwiska, które znamy, bohaterów, znamienitych postaci, którzy dokonali wielkich czynów. Ale imię żebraka, że to był właśnie Bartymeusz, to jest dla mnie dosyć ciekawe i znamienne, że być może nawet moje imię gdzieś może być zapamiętane. Ja w każdym razie chciałbym, żebyśmy pamiętali, żeby w każdej chwili na naszych ustach zawsze się mógł pojawić ten, to pragnienie, to dążenie. Panie, zmiłuj się nade mną. Ja jestem szczęśliwy, że mogę śpiewać czasami, nawet dosyć często ostatnio, pieśń Nie omijaj mnie, o Zbawco. Zbawco, ratuj mnie. I zawsze jak tę pieśń śpiewam, to się mi kojarzy Bartymeusz. Nie omijaj mnie, Zbawco, ratuj mnie. Wieluś łaską już obdarzył, nie omijaj mnie. Myślę, że to są takie myśli, z którymi możemy to zakończyć, to rozważanie, nasze studium, żebyśmy prosili w każdej sytuacji: Jezu, zmiłuj się nade mną, pomóż mi, bo bardzo potrzebuję Twojej pomocy. I tego wszystkim Państwu również życzę, żebyście spotkali tego Jezusa i żebyście mogli odczuć Jego pomoc, Jego dotyk uzdrawiający, miłujący, kochający. Zakończmy to rozważanie modlitwą razem z Asią. Drogi ukochany nasz Zbawco, tak bardzo dziękujemy Tobie za to, że jesteś, za to, że mamy do kogo przyjść, za to, że mamy komu się zwierzyć, a przede wszystkim za to, że mamy pewność, że Ty okażesz nam miłosierdzie, że nas przyjmiesz i nas nie odrzucisz. Dziękujemy Tobie za to i proszę Cię, żeby każdy z nas zawsze o tym pamiętał, że cokolwiek by się w naszym życiu wydarzyło, abyśmy pamiętali, że Ty jesteś, że czekasz, że wypatrujesz i chcesz nam pomóc, abyśmy zawsze uchwycili się Twojej dłoni. I proszę Cię, Panie, abyś prowadził nas w tym świecie, abyś błogosławił naszą przyszłość, abyś używał nas jako swoich narzędzi w dziele Twoim. I zmiłuj się nad nami i nie omijaj nas, Panie, w każdym dniu. Dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa i w Jego imieniu. Proszę o to wszystko. Amen. 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 Dziękujemy bardzo Wam, drodzy słuchacze, za Waszą cierpliwość i uczestnictwo w tym rozważaniu. I jednocześnie chciałbym zaprosić na kolejne spotkanie, na kolejne studium, jakie za tydzień będziemy mieli również na podstawie Ewangelii Łukasza, który zatytułowany jest Jezus, największy nauczyciel. Pewnie czegoś od Niego się możemy jeszcze nauczyć. Wielu wspaniałych rzeczy. Do tego zachęcam i zapraszam. Do zobaczenia.